Krystian, czyste konto na debiut w Ekstraklasie. Musisz być chyba z siebie zadowolony. Na pewno, troszkę szczęścia też pomogło, nie ukrywajmy, słupek i poprzeczka. Także na pewno się cieszę. Cieszę się ze zwycięstwa drużyny. Cieszę się, że było na zero z tyłu. W pierwszej połowie byłeś praktycznie bezrobotny, ale w drugiej już tam kilka razy piłkarze Piasta postraszyli. Ale ty popisałeś się świetnymi interwencjami. Rośnie konkurencja Krzysiowi Pielarzowi? Nie wiem, nie nazywałbym po jednym meczu tego, że jestem nie wiadomo jakim bramkarzem, ale cieszę się, że zagrałem dobry mecz. Rzeczywiście w pierwszej połowie Piast nie stworzył za wielu sytuacji, ale w drugiej troszeczkę spuściliśmy stąd na początku drugiej połówki i Piast miał swoje szanse na strzelenie bramki. Poza tymi kilkoma minutami w drugiej połowie praktycznie cały czas dominowaliście, ale spodziewaliście się, że kolejny mecz na wyjeździe zakończycie wynikiem aż 3-0? No nie, przede wszystkim chcieliśmy wygrać. To było dla nas najważniejsze, a że w takich rozmiarach to na pewno cieszy.